Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy temat tabu. No, tych tematów tabu to jest trochę, ale ten temat jest rzeczywiście tabu i to tak jakby diabeł na ogonie zgubił. Jakby on tutaj jakby ręką nakrył, albo jak się mówi, ogonem nakrył. No i pytanie, dlaczego on diabeł na ogonie nakrył? To jest temat drugiej RP i jego złota. Znajomi gdzieś tam przerzucali internet, mówią, że gdzieś tam się ten temat obił o uszy i tak dalej, ale generalnie się nie mówi o tym. Tego się nie rozciąga. Nie rozdmuchuje. Wcale. Co? Czary? Nie. To nie czary. Tylko celowe działanie. A dlaczego ten temat my ruszamy? No ponieważ, słuchajcie, jeżeli jest złoty pociąg, który rozdmuchano nawet do tego stopnia, że telewizja japońska przyjechała wałbrzyskie tam szukać tego złotego pociągu, to pytanie, dlaczego złoto drugiej RP, bagatela 100 ton, gdzieś to plus minus, gdzieś to funkcjonuje, znaczy gdzieś, wiemy, że w Londynie. W Londynie i jeszcze w jakimś, powiedzmy, kraju północnoafrykańskim. Tak? To, przynajmniej wczoraj takie informacje do mnie doszedły, gdzie to znajduję, a więc jest to gdzieś fizycznie. No i nagle nie ma chętnych. I dlaczego tak jest, że nie ma chętnych? Nagle to jest, powiedzmy, no, słuchajcie, jakby się to policzyło, to jest jakaś zawrotna kwota, ale też jest nie koniec, słuchajcie. Ja już w sumie mówiłem na ten temat na Sejmie Walnym, ale co mnie ciekawi, co mnie tylko najbardziej tutaj ciekawi, że portale internetowe, które powiedzmy są tak zwane niezależne, one mają na ten temat grobówkę. Inaczej mówiąc, tak brzydko, morda w kubeł. No, ale akurat my chcemy na ten temat mówić, dlatego stąd ta dzisiejsza jest pogadanka. Chcemy właśnie ten temat jakby, no, przedstawić. Może być dyskusja, ale co ciekawe są wnioski. Tutaj, słuchajcie, to co my tutaj mówimy, to się przekłada na rzeczywistość. Dlaczego teraz się tam, powiedzmy, ping-pongują jedni z drugimi i tak dalej. Jedna grupa nemrodystów zwalcza drugą grupę nemrodystów, a jeszcze jest jeszcze jedna grupa nemrodystów, która tam coś jeszcze od nich chce, jeszcze coś tam staje po jednej stronie, po drugiej stronie i tak dalej. A może oni wszyscy grają w jednej drużynie? Znaczy, na pewno grają, ale dlaczego akurat nie rusza się tego tematu? Ja bym powiedział od razu, ponieważ wśród władz nie ma Polaków. Bo Polacy to by powiedzieli. Gdzie jest nasze złoto? I dlaczego jest, nikt tego nie rusza? Chociaż coś pamiętam, piąte przez dziesiąte, że kiedyś Leper coś na ten temat mówił z mównicy sejmowej, ale czy on miał akurat Zaraz potem zginął. Tak, zaraz potem zginął, że on to publicznie chyba się domagał, z tego co wiem. 100 ton złota. 100 ton złota. A nie? Przynajmniej wyartykułował to w Sejmie na Wiejskim. Tak. Gdzie jest 100 ton złota? Przecież to są bardzo duże pieniądze. No i pytanie, one są za granicą. Tak, są czary. Za granicą. No i jeszcze. Po wojnie są za granicą. Rząd londyński, prezydent drugiej RP, przedstawi jeszcze raz Mościcki, Ignacy Mościcki, po nim Raczkiewicz do 47. Od 47 do 72 August Zaleski, czyli widzimy, jakie to potężne są czas okresy. A od 72 do 2009, czyli 37 lat, jak to ręcznie podliczałam, Juliusz Nowina-Sokolnicki, a po nim Jan Zbigniew Potocki od 2009 roku nadal żyje. I prawowitym następcą tego złota jest właśnie druga RP. Z tym, że o drugiej RP nie wolno mówić, o drugiej RP nie wolno pisać. I nawet, tak jak pan Szczytyński powiedział, na Sejmie Walnym zablokowano nas, żebyśmy nie mówili o drugiej RP. Wyciągnięto konstytucję z 1919 roku zamiast nadal obowiązującej konstytucji kwietniowej z 1935 roku. A
wiemy, że zarówno stan wojenny prawdopodobnie został wprowadzony dlatego, że w 1980 ta odwilż, największe moim zdaniem powstanie narodowe w ogóle wszechczasów, bo brało w nim 10 milionów Polaków udział, również dotyczyło odtworzenia ciągłości państwa polskiego z drugą RP. Czyli mamy 13 grudnia 1981 stan wojenny i teraz mamy okrągły stół 4 czerwca 1989 roku zablokował odtworzenie ciągłości z drugą RP, bo w 1990 przyjechał oszust Kaczorowski i przekazał coś na Zamku Królewskim w Warszawie Żydowi TW Bolek. I ten temat zakopano. Tak jest, Bolkowi. Teraz wiemy, że to jest tego. Zakopano. I trumnę Kaczorowskiego wożono, to tutaj na Uniwersytecie Wrocławskim, w tej auli Leopoldina, między innymi tam o tym też mówię. Zakopuje się ten, położono Kaczorowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie Duda natychmiast, Andrzej Duda natychmiast po nominacji na prezydenta III RP się udał. Czyli widzimy, zakopują ten temat. I tak, i nikt się niczego nie domaga. Nikt się niczego nie domaga, ale jak to powiązać z rzeczywistością? No bo ta rzeczywistość pilnuje tego tematu, żeby tutaj nikt tego nie powiedział. Tak jak mówiłem, złoty pociąg w Wałbrzyskim? Tak, we wszystkich mediach. Wszędzie. Wszystkich... Złoty pociąg? Telewizja. Ale powiedzmy, nagle 100 ton złota to jest cisza. Wojsko do Wałbrzycha. Tak. Tam na ten odcinek wysłano Wojsko Polskie, żeby tam porządek jakiś zaprowadzić, a więc nie można wysłać wojska do Londynu, do Banku Rothschilda, gdzie to złoto leży. Przecież Wielka Brytania przesyła nam swoich żołnierzy na poligon dolnośląski, a co my nie możemy odwrotnie zrobić? Znaczy nie, właśnie i teraz mamy to, co zawsze mówiłem w tych wszystkich filmach. Dlaczego tak jest? No to właśnie to jest to, że to jest kolejny jakby dowód funkcjonowania bestii i wielkiej nierządnicy, która trzyma to złoto. I to jest główna przyczyna właśnie tego, że się tutaj milczy, a tutaj się nie pozwala krzyczeć. No bo słuchajcie, jakby się tutaj tak krzyczało, powiedzmy co chwilę tego, a więc zmusiłoby te oficjalne władze w Anglii do jakichś, powiedzmy, przynajmniej nieformalnych rozmów, ale no to muszą być ci, którzy coś czegoś chcą. Nie mogą być tylko ci, którzy czegoś coś słuchają. No i w ten sposób fizycznie to jest tam, a na kilkadziesiąt lat temat ucichł. A teraz no tam czasami na Facebooku ktoś tam coś napisze, ale to jest właśnie związane też ze skutkami finansowymi odtworzenia drugiej RP, bo kwestia jest odszkodowań. My wiemy na przykład, że taka Belgia dostała odszkodowania. To za którą? Po za pierwszą. Po pierwszej wojnie światowej został zawarty rok po zakończeniu wojny światowej traktat wersalski, z którego właśnie Dmowski wrócił z tym papierem, stoi na pomniku, że odrodziła się druga RP, dostaliśmy granice, państwo, suwerenne państwo polskie, a Belgia dostała od Niemiec wysokie odszkodowania, za które się w ogóle pobudowała. A 71 lat po zakończeniu II wojny światowej my Polacy nie możemy mówić o braku traktatu pokojowego po II wojnie światowej i braku odszkodowań od Niemiec, które wyliczył rząd londyński i prezydent Nowina Sokolnicki na bilion dolarów amerykańskich, czyli 1000 miliardów. No dobrze, to jeszcze... Więc Niemcy blokują ten temat w ich polskojęzycznych mediach, prasie, którą kupili tutaj. Ale dlaczego na przykład polscy patrioci również blokują ten temat? No właśnie. O, oni tacy są patrioci. Tam się rzucają na jakieś pomniki, a oni 100 ton złota nie chcą. Patrioci nie chcą. Drugiej RP nie chcą. Nie chcą. Patrioci. Wyciągają jakieś obrzydliwości drugiej RP, żeby udowodnić, że no nie warto. Jak to nie warto? Co jest ciekawego? Taki mój były znajomy, też patriota. On też sobie połamał zęby na drugiej RP, ale co mi kiedyś powiedział przez telefon? Powiedział mi przez telefon, że był pod wrażeniem tych filmów, które robimy. Tutaj chodziła kwestia bogactw naturalnych Polski.
To na nim zrobiło wrażenie, no i duża oglądalność właśnie całości kanału, nie? Że takie tematy rzucamy, a po prostu ci wszyscy patrioci zajmują się tak naprawdę taką tematyką. Jedna baba, drugiej babie, resztę znamy, a trzecia leci na miotle i w dodatku na ryżówce, no, bo nie na brzozówce. 26 lat po okrągłym stole, ba nawet 27 już powoli, partie się zmieniają, przeistaczają się, tak naprawdę jest to cały czas ta sama ekipa, dobiera się tam młodszych, ale ogólnie widzicie Państwo, że te twarze sprzed transformacji z okrągłego stołu po okrągłym stole dalej są na scenie politycznej i dobra zmiana, którą się nam serwuje w 2016 roku, zmierza w bardzo złym kierunku. Między innymi do utopienia tej odtworzenia ciągłości. Nie ma zamiaru odtwarzać. Ja w każdym razie żadnej oficjalnej notki z tego rządu, który w III RP mamy, nie widziałam, nie słyszałam, żeby oni zamierzali odtworzyć ciągłość państwa. Co chcę powiedzieć odnośnie tych patriotów. Nie wszyscy, powiedzmy, tam się zamieją jedna baba drugiej babie. Przynajmniej ta lwia część tak zwanych takich, powiedzmy, internautów youtubowskich, to oni właśnie się zajmują jedna baba drugiej babie. A jest część takich, którzy rzeczywiście ten temat w jakiś sposób opisują, starają się. Jest to gdzieś tam wsadzone gdzieś w zakamarki internetu jakieś tam artykuły na ten temat. Dość ciekawe, tam kiedyś widziałem jedną panią, która na ten temat pisała dość dobrze o drugiej RP. Czyli jest jakaś grupa, bardzo wąska grupa, która jarzy temat. Przynajmniej ma moralną jakby taki obowiązek mówić o tym. No my też mamy ten moralny obowiązek, że trzeba o tym chociażby powiedzieć. No ale dlatego mówimy i dlatego na przykład robimy ten film, nie? Bo to trzeba okresowo w jakiś sposób temat wskrzeszać, ponieważ on jest po prostu trzymany w ciszy. I popatrzmy. I teraz popatrzmy na internet, bo tutaj działamy na YouTubie i tak dalej. W internecie, ja tutaj serwowałem dwa filmy o dezinformatorach. No dobra. No właśnie. Zajmują się różnym omawianiem. Ale jakoś tego tematu nie omawiają. Jest pełno kanałów tak zwanych TV i tak dalej. Pełno ich jest po prostu. Ich tam, tych kanałów jest, tam są bardzo duża oglądalność i tak dalej. No ale pytanie, oni też mają węża w kieszeni, tak? Tak, no tak. Węża, czy tam diabeł okrył, albo ktoś im zamknął usta. Pytanie, dlaczego oni się tym nie zajmują? A tacy przecież patrioci, niezależni są. Oni są niezależni. Za dwa tygodnie, trochę z kawałkiem, będzie rocznica, 71. rocznica kapitulacji Niemiec w Berlinie, 8 maja. Trzecia Rzesza Niemiecka skapitulowała, a oficjalne władze milczą i również właśnie ci alternatywni, rzekomo niezależni, rzekomo internauci milczą. Co się będzie działo? Czy ktokolwiek wspomni o braku traktatu pokojowego? Na mocy, który tą granicę na Odrzeniny się będzie można wreszcie zabezpieczyć, no i odszkodowania do Niemiec, od Niemiec wystąpić. Powiem taką rzecz, to jest ciekawostka, to jest znane tutaj, różni tam profesorowie się wypowiadali, że tak naprawdę państwo niemieckie jest na sznurku, na smyczy wielkich mocarstw, tak? No ale tym bardziej przecież Amerykanie to jest nasz wielki sojusznik. No zaraz do tego dojdziemy. ONZ, zaraz do tego dojdziemy. Wzywa tutaj właśnie, USA. Tak, to jest niby sojusznik i ten sojusznik trzyma na smyczy całe Niemcy. No dobrze. No tamci kanclerze od czasu wojny podpisywali lojalkę. Dobre. No i teraz, ponieważ oni byli na smyczy, no to praktycznie teraz są Amerykanie sojusznicy, no to powinni chociażby tą granicę uznać. Się okazuje, że nie taka to, nie tędy ich droga. No to się akurat te Niemcy mają powiększyć właśnie o te tereny, z których my tutaj, gdzie my tu siedzimy. Gdzie my siedzimy. To są tereny, które to mają być, powiedzmy, jak to niektórzy napisali internauci nam, że na razie jeszcze mundurku nie ubrali. No, czyli mundurku, czyli na razie, powiedzmy, są w cywilkach,
A jeszcze mundurkę nie ubrali. No, na te tereny, powiedzmy, żeby tutaj flagę zatknąć. Chociaż już są flagi te krzyżackie, jako, no, tam się tego czarnego krzyża na żółtym tle, czy tego orła czarnego, czy tam wronę, tam, czy orzeł, czy wrona, to zawsze można jakoś powiedzieć, ale już kolorystyka przynajmniej wygląda podobnie, że jak przyjdzie tam jeszcze jeden kolor, to będzie to kompleto, nikt nie zwróci uwagi, nie? Ale to też jest tutaj sprawa taka poboczna, no bo tak, jeżeli Niemcy są na smyczy tych wielkich mocarstw, czyli powiedzmy Anglia i Stany Zjednoczone, no to oni po prostu pilnują, żeby nikt się tutaj nie domagał od ich niewolnika jakiejś skóry za szkody. Że ponieważ no, zwierz poszedł w szkoda, więc trzeba teraz zapłacić za szkodę. Nie? No ale teraz jest tak, że zwierz jest, powiedzmy, właściciel zwierzęcia nie chce płacić. Czyli nie przerzucamy to jakby na Niemców, tylko jeszcze przerzucamy to dalej na za ocean. Amerykanów, którzy razem z nami sojusznicy. Tą wojnę wygrali z Niemcami. Sojusznicy, tak. I sojusznicy nagle są tacy, że nie chcą puścić, żeby no nie chcą puścić kasy, o, w ten sposób. Ale jest to tak właśnie, jak mówiłem, związane z tą wielką nierządnicą i to są takie naprawdę poważne interesy, no ale przynajmniej trzeba o tym powiedzieć. No i stąd ten film jest. Żeby coś na ten temat powiedzieć. Gdyby takie środki medialne i sejmowe środki, przecież odbywają się zespoły parlamentarne, komisje różne, powołał Antoni Macierewicz teraz nowy minister obrony narodowej. Kilka komisji, między innymi bada to jest wysokobudżetowa komisja do badania zbrodni smoleńskiej. Wtłacza się Polakom, że tam zginęła elita narodu polskiego, a o tej elicie narodu polskiego, która zginęła, 10 milionów Polaków Niemcy ubili w czasie II wojny światowej. To jest cisza. I to jeszcze na dodatek w tym kontekście, że oni latają do tego Katynia, obchodzą te rocznice katyńskie, a zapomnieli o restytucji, o odtworzeniu II RP. Przecież ci żołnierze, którzy leżą tam w tych grobach, oficerowie II RP, no to jest przewracają się w grobach, że ta trzecia RP nie chce odtworzenia oficjalnie. Nic w tym kierunku nie robi. Aha, no to jest jeszcze tutaj, to jest ciekawostka też, bo to jest w tym momencie odtworzenie II RP, czyli uznanie tego wszystkiego, o czym my tutaj mówimy, tej całej historycznej prawdy, tak zwanej polskiej racji stanu, to by się wiązało z tym, że obecne władze są na nielegalu. Tak czy nie? No tak. Na nielegalu są, a więc słuchajcie... Trzecia RP jest spadkobiercą PRL-u, a nie drugiej RP. No, czyli to są... To trzeba głośno mówić. Wszyscy, którzy tam powiedzmy udają tych rządzących, no udają powiedzmy, no tam coś robią, nie? A więc oni są wszyscy na nielegalu realnie. A więc no, to jest też siła kolejna, aby tego tematu nie drążyć. Ale nawet te portale prawicowe, ultraprawicze, ekstraprawicowe, w których występuje ten i ów, już mogę po imieniu powiedzieć dosłownie dezinformator, bo ja apelowałam rok temu, pół roku temu do tego pana, którego polscy młodzi patrioci bardzo chętnie słuchają, były sędzia Trybunału Stanu, utytułowany wielce, w związku z tym bardzo dużo książek wydał na przykład. I teraz jeden z komentatorów poprosił, czy napisał na Facebooku, żeby innego, młodszego z brodą, powiem też, dezinformatora uwiarygadniać, czy o nim mówić. No nie, proszę Państwa. 65 miliardów, o które występuje Światowy Kongres Żydów do Polaków, jest kompletnie nieuzasadnione. I robienie kolejnych filmów na temat tych pieniędzy, które Żydzi od Polaków bez jakiegokolwiek legalnego powodu
Oni nas nękają tak naprawdę, ale również nękają nas osoby, które robią o tym filmy, robią o tym wykłady. Bo naprawdę nie tędy droga. Natomiast 100 ton złota drugiej RP jest legalne. Tak samo jak legalna jest druga RP. Jest legalne odtwarzanie drugiej RP. Stosowanie konstytucji kwietniowej jest legalne, bo ona nigdy nie została uchylona. I dobrze o tym wszyscy marszałkowie Senatu, marszałkowie Sejmu, wszyscy premierzy i prezydenci wiedzą. To chyba wszystko. Tak? To dziękuję Państwu za uwagę. Na razie. Na razie.